Cześć, witam w piątek, piąteczek, piątunio. W dzisiejszym odcinku wymieniłem już pas na dłuższy. Zobaczymy, czy tym razem będzie chodzić. No nic, ale można to zobaczyć, czy bez tego będzie chodzić, czy już się nałoży. Rolki mam wyjęte, bo łożyska kupiłem, będę wymieniał, ale to za chwilę. A najpierw... Panie, będzie wszystko dobrze. I 750. 4750. Dobra, idę łożyska wymienię i założę te rolki i wtedy będzie wszystko jasne. No i teraz szybka wymiana. Co to jest? Cegier. Cegier, wybić łożysko i... Mam fajny sposób na włożenie tych łożysk. Bardzo prosty. I praktycznie każdy może sobie tak takie łożyska wymieniać. Nie chce mi się iść do prasy, a też klepać w te łożyska niekoniecznie mi się chce, tylko tak, aby weszły. A później już dociskam sobie imadłem po prostu. Tak sobie pomyślałem, że czemu by nie. Tak też można. Dobra, jedną rolkę mamy. Mniejsze łożysko trochę i pójdzie. Cyk. Chwila, moment. No i dobra, ale one się ciężko toczą, chociaż się ładnie toczą. Dobra, to już mamy, idziemy montować. Jakby to powiedzieć, od biedy będzie. Albo od biedy by był. Jakby taki krótszy. No i zdecydowanie za luźny. No i co, tu bym go dociągnął. Tu bym go dociągnął. No na tym. Ile ja go dociągnę? No nie, no jest za luźny. No ja uważam, że on jest za mało napięty. Jest zbyt luźny. Chyba, że się go da jeszcze tutaj na ten... Ale nie, on za mocno jest, kurczę. 4700. 4700.
Kurczę, trzeci raz mam jechać do sklepu. Jak mi jest głupio jechać i coś zwracać. Fakturę mi wypisał. Wolałbym na WZ-ki brać, bo WZ-kę to jest... Wziął, pasuje, zapłacił. Nie pasuje, zwrócił i tyle, a teraz będzie... No ale to już w sumie nie moja sprawa. To jest nie moja sprawa, nie jest mój problem. No po prostu go zwrócę. Jeszcze go tutaj podciągnę, ale nie, to już... To już nie, to jest bez sensu. Powoli sobie już tutaj działam. Cyk. I... Mam tu już dziurki wywiercone. Teraz muszę zobaczyć, który kabel to który. Czerwony mamy ten bolec, a czarny to będzie po prawej stronie. Jestem z powrotem. Chodź, Czakuś. Chodź, psisko, chodź do pana, tak. Jesteśmy z powrotem. Byłem w paru sklepach. I tak, musiałem zwrócić pas przy okazji i tam parę rzeczy kupić. Między innymi kupiłem peszel i taką ciekawostkę. No nie lubi takich rzeczy, nie lubi kabli, nie lubi tego. I co się stanie, jeśli dmuchnę w ten peszel? Wiecie? A, po prostu nic się nie stanie, tylko dmuchnę i będzie... B, Czaki przybiegnie. To już wiecie, że na pewno nie. Czy C, będzie gwizdać. No i sprawdzamy. Znacie już odpowiedź? Ja znam. Jak jest inna długość tej rurki, to jest inny dźwięk i inna średnica. Bawiłem się kiedyś peszelami właśnie. Jak miałem może 5 lat, to brat mi to pokazał. Takie leżały tutaj peszele i sobie dmuchałem w to i... Jest po prostu taki chaos, że nie wiem za co się wziąć. Mam trochę... trochę głowę rozwaloną. Ale muszę sobie uporządkować robotę. Dobra, muszę... Muszę się zająć czymś konkretnym od A do Z. Już teraz wszystko mam, niczego mi nie brakuje. Czyli tak, gniazdko będzie trzeba przymocować, ale trzeba najpierw je podłączyć, czyli idę po kable. Przejdzie. Skoro wyszedł, to teraz tak. Tu trzeba ustalić, który to który. Na przykład ten będzie niebieski, a ten będzie czarny. Mam nadzieję, że pomogłem sobie i wszystkim wokół. Mariuszek, taka lepsza taśma izolacyjna, ona się w ogóle nie klei. Nie no, może się do siebie klei. Do palców się nie klei. Oj, Mariuszek, mówisz. Chcesz lepszą izolację? Ja mówię, no ta. Mówi kolor. No wiem, że mnie ogląda, bo się śmieje czasem, czy nagrywam u niego w sklepie. No i pyta się, jaki kolor. I mówię, czarny. A, każdy czarny bierze. Ja tak patrzę, taka żółta, fajna. Mówię, a dawaj żółtą, do New Hollanda będzie pasować. No i wziąłem żółtą, lepszą rzekomo. Taśmę izolacyjną. Jak ona lepsza, pewnie drożej policzył. No. Nie no, śmieję się, żeby nie było, bo ja tu kurczę, czasem to... Tu ten nóż, co on taki tępy. Może to izolacja? To dobry kabel mi sprzedał. Pewnie z Elparu. Bo może widzowie nie wiedzą, ale w Parczewie jest fabryka kabli. I takie kable mogą być z Parczewa. Nie wiem, czy ten akurat konkretny jest. Ale sporo tutaj, jak kupowałem, to było Elpar. Możecie sobie wygooglować, całkiem spora firma. Dobra. Czarny dajemy po 31. Tylko muszę mieć teraz śrubokręt.
Za bogaty kawek. Teraz, żeby takie gniazdko założyć, to musiałbym ściągnąć stół. No jest w takim miejscu jak tam, że jest na noż co za, ale mnie to wkurza. Widzicie, jak mi jak rąk brakuje. I kabel pewnie. No jak kabel się teraz kurde nie zgrywa. Ale mnie to wkurza. Mnie to wkurza taka robota. Tu jeszcze ciągnie mi kabel. Już się cały w towocie upierdzielił. No toż pewnie. Wszystko ci kurde z rąk leci. Dobra. Takie głupie gniazdko, co nie? A tutaj tyle pierdzielenia z tym. Prosta czynność, zdaje się. Co to jest? Wywiercić trzy śruby, przestrzelić trzy śruby. No nie jest to, nie jest to problemem, tylko właśnie masz takie udogodnienia, a to ci to przeszkadza, a to ci tamto. No i wejdź. No wejdź. 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 Właśnie. I sieć. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy takie ciekawe rzeczy. Dobra. Czy dali do tego instrukcję obsługi? Chyba nie. Nie no, po prostu śmieszne. Nie ma instrukcji obsługi, a chciałem to samemu zrobić. Niedobrze. I pyk. Tak. I tak, te dwa są od załączania. A te dwa są od przewodzenia. Czyli tak, tutaj daję na do pilota, daję tak, te dwa daję do pilota, a te dwa daję na plusowy do kosy. Tylko teraz któro gdzie? Dobra, mamy coś takiego. Pobrałem sobie, nawet miałem na Allegro zamówiłem i miałem to w zakładce do pobrania. Teraz ustawiamy sobie to tak i już wszystko wiemy. Widzisz?
Rafał, a potrzyma się jeszcze chwilę, a ja bym, albo ty mi znajdziesz nóż jakiś. Tu leży. Do, ale do klejenia tego. Czego? Gruszkę mam, chcę Zosi dać. Wow, no to trzeba umyć. No to ja umyję, tylko byśmy powiedzieli tu jest. Mniej więcej. A, o ten nogę, tak? To by nie tak. jest to potrzebne no, na razie? Na razie. To masz. O, tajemniczy przyszedł. Tajemniczy. Boże, Beszka. Co tam? Ale fajny masz ten, tato, ten miernik. Bardzo, bardzo fajny jest. Taki. Dziękuję. Ja mam podstawowy, a ty masz taki już profesjonalny. To też jest podstawowy. To jest też podstawowy, tylko jest inny. Właśnie inaczej wygląda, jak ten jest czerwony, ten jest czarny. Tutaj są inne obrazki, a tutaj mam cyferki. Zosia? Pomocnica? Zosia i Karol. Jak dorośli, to ja sobie też taki kupię. Ja to się pewnie. Tam wszystko na joystick i nie trzeba. No będzie kosił chyba. Zosia tutaj. No właśnie, tylko Karol, tego mi nie uszkodź, proszę cię, bo to jest, wiesz co to jest? To jest... Na pilot będzie. Będą kosy na pilot włączane. Ja właśnie po to te kabelki brałem, bo tutaj mam schemat. O, już mi Zosia... Popsuje. Nie popsuje chyba, to nic się nie stanie. Zosia zadowolona? A tato, mogę nacisnąć ten przycisk? Nie. Dlaczego? Nie naciskaj, proszę, bo... Nie wiem, do czego on na razie służy. Lepiej nie klikać. Lepiej go nie klikać. Nawet widać taki mini ledzik, taki mini. No. Taki przycisk kiedyś naciskałem. Zobacz, mamy tutaj schemat. No. Zasiek, która już stoi. Jasia, pomocy. Ciężko się z wami pracuje. Bo właśnie. A ja potrafię ostrzyć kable nożyczkami. Tak okręcę, kręcę, aż mi tego paznokcie i tak już mam nakręcę i już tego. Patrz, tu mamy schemat, jak to podłączyć. Czyli to jest, chwila, to jest... Będziesz umiał? O tak, o. Tak, no. Czyli to są tak jakby lampki. Któro plus, któro minus? Na górne patrzymy. Czarny... Zosiu. Czarny, ten... niebieski to jest minus. Tak. Czerwony to jest co? A czerwony to jest plus. Plus. I zobacz, co tutaj trzeba zrobić. Po co mi te kabelki były? Tu muszę go... Plus V i minus V. Tak, muszę tutaj dwa mostki zrobić. O nie, mój miernik! Widzisz, o tutaj dwa mostki zrobić, ale to zaraz, tylko Zosia pójdzie, to zrobimy. Pociągać kabelki. A tego nie wolno do... No, teraz mam kamerzystę. Teraz mam kierować w te, jak ty skręcasz kable i montujesz je? O, dzięki. O, ten nóż to będzie robota. No trynka. I teraz bierzemy drugi przekaźnik i lecimy do prądu. Odwrotnie chyba. Tak. O tak, jak będzie klikać... Mogę włożyć? Włóż, proszę. Patrzymy. Wkładaj. Może nie chcę. Ty się normalnie wyrywasz do elektryki. No czego nie wchodzi? No nie wiem. Bo może tak to może jest źle. Nie, bo to trzeba było mocniej. No i dobra, chodź zobaczymy, przetestujemy, czy to chodzi. Masz pilot? Bierz pilot. Jak to będzie chodzić na sucho, to znaczy, że tata nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. No to w ogóle nie jesteś głupi. A, dziękuję. A tutaj Zosia bierze, tutaj trzyma na bezpiecznik. No, zapalniczkę na bezpiecznik. Ona ma brązoletkę z tego. Brązoletkę na bezpiecznik. Jak się podłączy do akumulatorów, no to się nie świeci, a się kręci, tak. Się podłączaj kręci. Do prądu prostownik. 3, 2, 1. Amperownia. Nie podkręcaj tam. Amperownia. No widać, że jest 1 amper. Jest 1 amper. Mogę kliknąć? 0,1. Jeszcze nie podłączyłem. Teraz mogę? No, próbuj. A? No. No. Nie działa. A? No, kliknij A. A B? Nie działa. Trzeba zaprogramować pilot.
A dlaczego by nie działa? Bo nie działa, a bo jest pilot niezaprogramowany. Dobra. Musimy... A do czego służy? Przyniesiesz mi telefon, tam leży gdzieś. A jak ty sprawdziłeś, że to... Zaprogramowaliśmy. To za kulisami. Karol, przynieś miernik. Mój miernik przynieś. Mogę jeszcze mój? No, możesz i twój. I teraz weź jeden kabelek tu, drugi kabelek tu przyłóż z miernika. I sprawdzimy, czy to ten, czy to który działa. Czyli... Chwila, jak... No, jeden czerwony do tego daj, a czarny do tego. Tylko przytknij palcami, nie, bo się tu prądu nie ma. Czy to jest A, czy to jest B? B. Ten jest B. To A będzie ten drugi. Musisz mocniej przytrzymać, wiesz, żeby to stykało. Jeszcze raz. Naciśnij, patrz, tu palcami możesz złapać. O tu, no. Tu i tutaj złap palcami. Tu się nie bój, bo tu nie ma prądu w ogóle. I patrz. I B. Widzisz? A jak kliknę, to nie, bo A to jest drugi. No to już wiemy. Dobra, wszystko działa, fajnie. Czyli, tylko teraz to muszę podłączyć. Czyli mogę mój miernik teraz? Tak, tylko musisz go na sygnał zrobić. Na sygnał to będzie chyba... Kliknij jeszcze raz, pokaż. Jak zrób B. B, bo A nie podłączone. I super. Na razie na krótko, ale już działa. Fajnie. Jutro chyba już podłączy drugi przekaźnik. Dobra, jak widzieliście, wszystko działa, na razie na krótko. Jakby to powiedzieć dosadnie, nie jest to takie trudne, wręcz jest dziecinnie proste podłączenie tego. Wystarczy tylko odczytać schemat, przeczytać instrukcję obsługi. Tu nie ma nic skomplikowanego, to jest tak banalne w podłączeniu tego, no bo sam bym takiego czegoś nie potrafił wylutować i tak dalej, no ale samo podłączenie jest banalnie proste. Wystarczy trochę jakiegoś tam pojęcia co do czego, bo to są styczniki. Żeby styczniki chodziły, no to trzeba tutaj mniejszy prąd, żeby one mogły załączyć większy prąd, bo na tym to kosa by nie dała rady się odpalić. Popaliłoby się to od razu, więc potrzebne są styczniki. O.